może myślę trochę, a może jak uczniów chciałbym powiedzieć, gdzie trzecia rodzina? Tam druga, trzecia. Tutaj. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Antoni Marcel. Lena? O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazanie, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Kochane dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, wasi rodzice i chrzestni. Dzisiejsza przypowieść ewangeliczna jest uroczystym wezwaniem wszystkich ludzi do nieustannego czuwania. Czuwanie jest potrzebne, bowiem nigdy nie wiemy, kiedy Pan Świata przyjdzie i zażąda zdania sprawy z naszego życia. Największą tragedią dziesięciu panien z dzisiejszej Ewangelii było to, że nie czuwały. Słyszeliśmy słowa dzisiejszej Ewangelii, że gdy Pan Młody się opóźnia, wzmożone sny, one wszystkie posnęły. Może doszły do przekonania, że Pan Młody już nie przyjdzie. Może sądziły, że jeśli nie przyszedł za dnia, to w nocy na pewno nie przyjdzie. No w każdym razie nie czuwały. A tu w momencie, w którym najmniej się można było spodziewać, on właśnie wtedy przyszedł. I należało go przywitać. No ale jak? Kiedy nie wszystkie miały pod ostatkiem potrzebnej oliwy, a tu było ciemno. W owych czasach nie było elektryczności, nie było lamp ulicznych. Podejrzewam, że nawet i zwyczajowo w Palestynie te główne uroczystości weselne odbywały się właśnie o późnej porze, by miejsca owe rozświetlone światłem robiły takie baśniowe wrażenie, trochę właśnie inne niż za dnia. Jest wtedy inny urok, inna atmosfera. Dlatego ta oliwa była potrzebna z powodów czysto zewnętrznych. Ale brak oliwy, a więc brak światła, stał się przyczyną ich nieszczęścia. Pięć manie nie przyjęto nagody weselne. No pięć miało zapas oliwy, weszły. A te, co poszły kupić, jak wróciły, czyli już były zamknięte. No więc jaki wniosek można wysnuć? Bardzo prosto, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Każda przypowieść Pana Jezusa oznacza bardzo ważne prawdy wiary. Ten Pan Młody to On, Zbawiciel, który przyjdzie spotkać się ze wszystkimi, osobiście, z każdym z nas, z każdą z nas. I trzeba, byśmy oczekiwali, byśmy mieli oliwę, byśmy mieli światło przy sobie i w sobie, dodajmy.
nasza dzisiejsza przypowieść ewangeliczna nawiązuje do zwyczajów, jakie panowały w dawnej Palestynie. Punktem kulminacyjnym uroczystości weselnych było przeprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca. Oblubieniec to jest pan młody, przychodzi do domu oblubienicy zwykle po zachodzie słońca, otoczony gronem swoich przyjaciół. I zabierał panę młodą do swojego domu, gdzie potem odbywało się wesele, wspólne naradowanie się. Ponieważ nie było wiadomo, o której godzinie pan młody przyjdzie, dlatego trzeba było na niego czekać. Czasami przychodził i późno w nocy, jak w tejże przypowieści, tym bardziej trzeba było na niego czekać i trwać, i czuwać. Niekiedy takie czuwanie było bardzo męczące, kłopotliwe. Kto nie czuwał, narażał się na to, że zostanie wykluczony z uroczystości weselnych, że zostanie wykluczony z wejścia do Królestwa Niebieskiego. To jest ten sens owej przypowieści dzisiejszej. Trzeba czekać z zapasem dobrych uczynków. Trzeba być przygotowany na spotkanie z Królestwem naszej duszy, na spotkanie ze Zbawicielem. Jezus w tej przypowieści wysnuwa naukę, że życie ludzkie jest właśnie nieustannym czuwaniem. Nie wiemy, nie znamy ani dnia, ani godziny, kiedy Pan przyjdzie do nas, kiedy wypowie słowa, zdaj liczbę gospodarstwa Twego, bo już więcej podarzyć nie będziesz. I dlatego w każdej chwili musimy na to Jego przyjście być przygotowani. Chyba to miał na myśli psalmista, kiedy modlił się do Boga: Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Nie wystarczy tylko czuwać, trzeba jeszcze liczyć dni swego życia, to znaczy przygotowywać się do tego spotkania. Jednym słowem, życie nasze musi upływać pod znakiem czujności. I my mówimy, my nie wiemy, kiedy nastąpi spotkanie. No nie wiemy, ale coś tam wiemy. Bo jeżeli przykładowo mamy lat 70, to już tych dni dla nas zostało mniej, statystycznie podchodząc do problemu, niż dla tych, co mają lat 40 czy 50. Więc to jest dla nas pewną wskazówką, jaki mamy jeszcze zapas czasu, chociaż za bardzo na ten zapas czasu liczyć nie można, bo różne przypadki się zdarzają. Trzeba być zawsze gotowym, mówiąc tak jednoznacznie. Ale samo czuwanie nie wystarczy. Trzeba roztropnie i mądrze czuwać, to znaczy być wewnętrznie gotowym na spotkanie z Panem. Idąc dziś za takim tokiem rozumowania, Chrystus mówi, że nie wystarcza tylko czuwać i czekać, ale trzeba tak ten czas przeżywać, by upodabniać się do Niego. Trzeba po prostu za wszelką cenę dążyć do pełnego z Nim zjednoczenia. Trzeba tego zjednoczenia pragnąć i tego spotkania pragnąć, bowiem ono przesądzi o całej naszej wieczności. Ono powinno być radosne, szczęśliwe dla nas, a nie pełne trwogi, zaskoczenia, nie daj Boże przerażenia. Bo dla żadnej strony to nie będzie miłe ani dla człowieka, ani dla Chrystusa. Pan Jezus powiedział do jednej duszy wybranej tak, że są ludzie, którzy w tym ostatecznym momencie mają w sobie tyle wiary, tyle jakiejś radości, dziecięcej radości, że to pokonuje serce Boga, że to może nawet przykryć wszelkie liczne winy
imię człowieka. Jeżeli tak wita na granicy wieczności człowiek Boga, kiedy rozkrywa się jego wieczność, jak powiedziałem. Dlatego trzeba czasami nawet i pomyśleć, co Jezusowi powiem, jak się zachowam w tym decydującym momencie. Taką próbę generalną warto sobie co jakiś czas robić. W myślach oczywiście. I to będzie też jakiś rodzaj przygotowania, jakiś rodzaj modlitwy, żeby właśnie to spotkanie, od którego zacznie się, co daj Boże, ten nasz szczęśliwy, już wieczny, wspaniały okres razem z Bogiem, razem ze świętymi w niebie, żeby właśnie to się działo tak, żebyśmy i my byli radośni, szczęśliwi i Jezus, który na nas będzie czekał i będzie wyciągał do nas swoje ramiona, by nas przywitać. A czy my je wyciągniemy do Jezusa? Czy my z radością do Niego przybiegniemy? To jest pytanie, które dzisiaj się również jawi. A więc, kochani, być czujnym w czynieniu dobra. Nieustannie myśleć nad tym, czy pomóc drugim, jak innym ułatwić dostanie się do Chrystusa, jak drugiemu pomóc bawić jego duszę. Chrześcijaństwo, zauważmy, nie jest religią statyczną, ale bogatą w dynamikę życia. Sędzia świata będzie na końcu dziejów ludzkich postawał swoich po świecącej lampie, trzymanej przez nich w ręku. To jest pogotowość służenia innym. Ta oliwa to dobre uczynki, a to światło to intensywność naszej wiary. Zawsze i wszędzie służmy dobrymi czynami, które zapewnią nam wejście do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, tak sumując wypowiedziane myśli, musimy sobie jeszcze uświadomić jedno, że nikt nie będzie za nas dawał sprawozdania kiedyś przed Panem Świata z naszego życia. Musimy to uczynić sami. Dlatego zasługujmy już teraz na to sprawozdanie, by było ono bogate w dobre uczynki, a nade wszystko w miłość ku Bogu i ku ludziom. Bo miłość wszystko zastąpi, miłość wszystko przykryje. Wszelkie nasze złe czyny, miłość, jeśli z nią staniemy przed Panem, będą niewidoczne. Miłość będzie tym światłem, miłość będzie tą oliwą. Amen. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby te dzieci odrodziły się zgodnie z Ducha Świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby się stały żywymi członkami Kościoła Świętego. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby mogły słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkami. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby z radością mogły wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby miłowały Boga i bliźniego według Twojej nauki. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastały w łasce i świętości. Chryste, wysłuchaj nas.
Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Chryste, wysłuchaj nas. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Teraz odmówię egzorcyzm. Modlitwę, która jest w rytuale chrzcielnym i położę prawą dłoń na chwilę na główce każdego dziecka. Dlatego już trzeba wydobyć to dziecię. Spokojne, bo śpiące, na szczęście jeszcze spokojne są dzieci. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddarł od nas od szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przenieść do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Poświęcam wodę. Prosimy Cię, Panie Boże, niech przez Syna Twojego wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Trzy życzenia szczerne. Drodzy Rodzice i Chrzestni, przyniesione przez nas dzieci, otrzymają z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować siebie, że tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechu i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dzieci otrzymują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Teraz nastąpi już sam moment chrztu.
mocy Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu, wydrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was. On sam namaszcza was krzyżem zbawienia, abyście włączone w lud Boży wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Mamy chrzest, niech nałożą białe szatki na serduszka dzieci. Kochane dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Proszę w Ojcowie chrzestni, podeszli do paschały, zapalili świece. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Amen. Dyplomiki chrzcielne pod koniec mszy świętej rozdam, a teraz msza święta już toczyć się będzie własnym trybem. Wracamy na swoje miejsce.